Cześć, tu Devanist, a to kolejny mój filmik z Minecraft. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak widzicie, to jest wersja już 1.8.1. Chciałbym wam pokazać bramę, jaką udało mi się zrobić przy użyciu tłoków. Jest to dość, jest to chyba najbardziej skomplikowany mechanizm, jaki jak na razie zrobiłem w Minecraft. Być może pomyślę nad jakimś takim, kilkoma filmikami single playera, ponieważ na razie nie gramy na multiplayerze na naszym serwerze, także na razie nie ma tam po prostu nic do nagrywania na tym naszym miasteczku. W ogóle planujemy się przenieść, ponieważ generator ma nowe właściwości, że tak powiem. Tak generuje i trochę w inny sposób. Także zobaczymy, jak tam będzie wyglądać i wtedy dopiero coś tam może nagramy. Ale nie przedłużając. Jak widzicie, mam dwa światy. Obydwa nazywają się New World. Jakoś nie miałem weny, żeby jakoś tam nazywać. Survival Mode to jest ten mój zwykły single player. No nie jest tam za dużo na razie, bo jak widzicie jest... nie patrzcie na datę w ogóle, bo to jest powalone u mnie w komputerze. Ale utworzony został, nie wiem, ze 2 tygodnie temu. Tam dużo nie zrobiłem, bo nie miałem zbytnio też czasu grać Minecrafta. Ale to, co chciałem pokazać, mam na Creative Mode, bo to jest pomysł, który chcę zaadoptować do mojego single playera. Więc to jest właśnie ten pomysł. Co to jest, tak? Otóż jest to brama. Wyląduję tu sobie. Jest to brama, jak widzicie, zrobiona z żelaznych krat. Trochę źle to wygląda tam na górze, ale mniejsza. Może zrobię to na płotkach na moim normalnym świecie. Ale tak, jak widzicie, brama jest otwarta. Już pewnie takie coś mogliście zobaczyć na YouTubie. To jest taki mój własny, zasadzek i podobno widziałem na jednym filmiku, ale to wykonanie jest całkowicie moje. Nie bawię się w żadne tam robienie tego na zasadzie tak jak ktoś. Już wam to pokazuję, jak to działa. Więc może najpierw zacznę od góry, ponieważ górę jest łatwiej załapać. Jak widzicie, tu jest przycisk. Tutaj pode mną, tak, zamknę. Tutaj idzie sobie przewód, przekaźnik. W zasadzie mogłem to puścić z tej strony, ale jakoś tak nie myślałem zbytnio nad tym i poszło ten. Oczywiście można to zrobić krócej, tutaj na przykład przyciągnąć, mnie akurat tak zrobiłem. I teraz tak, najważniejsza część, bo jak wiecie, tłok, tutaj nie widać. Tłok może przesunąć tylko wyłączony tłok. Także tłoki muszą się uruchamiać w przypadku tej górnej części od góry, czyli pierwszy musi się uruchomić ten tłok, potem ten niżej i na końcu ten na samym dole. Dlatego tutaj, jak widzicie, nie ma opóźnienia. Jest wyłączone. Oj, spadłem. Tu jest włączone na czwórkę. Na ten ostatni, przez co tutaj sygnał do tych tłoków dochodzi później niż do tych pierwszych na górze. I tutaj są dwa opóźniacze ustawione też na czwórki, dzięki czemu do tych tłoków, akurat ich teraz nie widać, może ja zamknę tą bramę, prąd dochodzi najpóźniej. Kurde, ciemno mi się robi. O, i teraz te tłoki są tak po... bo one są tam potem. Mniejsze. W każdym razie powinniście wiedzieć, o co chodzi. Ten tłok uruchamia się najpierw, potem uruchamia się ten po jakimś tam, powiedzmy, po sekundzie i ten uruchamia się, powiedzmy, po 2 sekundach. Taka jest mniej więcej zasada działania tego. I one się tam nie wyłączają, nie cofają się ani nic. Teraz dolna część, która jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ ten piach musi wepchnąć kraty do góry. I tutaj też są 3 poziomy tłoków. O, tu je widać. Tak, 1, 2, 3.
I tutaj zasada jest taka, że akurat jeżeli chodzi o wypychanie, no to uruchamia się najpierw ten na dole, potem uruchamia się środkowy i uruchamia się ten na samej górze. I wtedy te trzy klocki piachu wypychają kraty do samej góry. Tylko potem ten piach trzeba jeszcze schować na dół. I tutaj jest taki myk, że tak jak mówiłem, wyłącz tłok, żeby pociągnąć ze sobą tłok wyżej, to ten tłok wyżej musi też być wyłączony. Więc najpierw wyłączają się te tłoki na górze, potem wyłączają się te tłoki na środku i wyłącza się tłok na samym dole. I wtedy mamy, nie wiem czy ja tutaj to zachować. I gdy zrobi się to, co przed chwilą powiedziałem, to zostaje nam taki widok. Wyłączył się ten na górze, został przyciągnięty jeden klocek w dół, wyłączył się ten i wyłączył się ten, przyciągając ten tłok stąd, tutaj. Tak? Stąd, tutaj. Ale wtedy, no leć do góry, wtedy, no leć. Wtedy tutaj, na samym dole, tu, wystawałby nam jeden klucek piachu. Tak być nie może. Więc, w czym jest myk? Trzeba, po wykonaniu tej pierwszej pętli, po wykonaniu tej pierwszej pętli, która zostawia nam tak, tłoki w takim stanie, trzeba jeszcze raz włączyć ten środkowy tłok i wyłączyć go, żeby przyciągnąć ten tłok niżej. Ja spróbuję to włączyć, a wy sobie to zaobserwujecie. W ten sposób. Jest to zrobione również na opóźniaczach i na takich pętlach. No, nie, muszę to jakoś tam wam przystępnie wyjaśnić. Otóż tak, idzie zasilanie tędy i najpierw uruchamia, cały mechanizm od początku mówię, uruchamia te tłoki na dole. Po, powiedzmy, sekundzie odpalają się te tłoki w środku i po kolejnej sekundzie odpalają się tłoki na samej górze. Piach jest wypychany do tego poziomu. Do tego. Czyli brama jest wypychana też, jest otwarta. Teraz trzeba piach schować. Pierwszy musi się zamknąć tłok na górze. Tu jest taka pętelka, dzięki której prąd popłynie jeszcze jedno kółeczko. No tak, bo on najpierw idzie tutaj. No, może ja postawię tu pochodnię, bo tak coś nie bardzo widać. O. Prąd idzie najpierw tym obwodem tu. A gdy ma się wyłączyć, no to prąd idzie tym kółeczkiem. Jak widzicie, tutaj już nie pójdzie z powrotem. Nie włącz się. O, creeper. Dobra. W sumie ten szkielet też mnie będzie denerwował. Chodź tu. Fajna rzecz, że można jest z daleka zabijać w trybie creative. O, bach, bach. Creepera nie ma. I potem musi się wyłączyć ten tłok, te środkowe. Czyli leci to pierwsze kółeczko. I leci kółeczko na samym dole. I zostaje nam to. I zostaje nam to, co zaprezentowałem tutaj. W takim stanie. Czyli tak jak mówiłem, trzeba jeszcze raz włączyć. No spadek. Trzeba jeszcze raz włączyć ten środkowy tłok. I temu służy tutaj ta wystająca pętla. Jak widzicie, jest ona opóźniona maksymalnie sześcioma przekaźnikami, dzięki czemu ten prąd płynie po prostu tędy dłużej. Po wyłączeniu pozostałych wszystkich tłoków. A, gdzie jest łącznik? Nie wiem, czy ja tam zdążę dolecieć, żeby pokazać, jak ten prąd płynie. Widzieliście? Tutaj, na tym obwodzie prąd utrzymał się najdłużej, dzięki czemu po wyłączeniu wszystkich tłoków mógł jeszcze raz uruchomić te środkowe tłoki.
Myślę, że jest to do ogarnięcia, nawet jeżeli ja, jeżeli ja wytłumaczyłem to tak niezbyt dokładnie, to znacie zasady działania i możecie to sobie sami zbudować. No jak jedyny mankament tego, no to, że to trochę zajmuje. No ja tutaj akurat miejsca nie szczędziłem, jakoś na pewno można to tak trochę skompresować, żeby to zajmowało mniej tego miejsca. No i to w zasadzie byłoby wszystko. Jasne, że można bramę zrobić, żeby tłoki po prostu jeden wysuwał się z góry, drugi z dołu, ale ja chciałem zrobić bramę, gdzie jak sobie stanę, to mogę swobodnie podskoczyć. A tego już się tak nie da zrobić. Tak więc to jest taki mój pomysł. Oczywiście, no są na YouTubie podobne bramy. Nie wiem, czy... No, w zasadzie nie oglądałem żadnego do końca. Nie wiem, czy... Zrobiono to w taki sposób. To wymyśliłem ja. Bawiłem się tutaj, nie wiem, no, z ponad godzinę chyba z tą bramą. Także teraz zostało mi to przenieść tą bramę do mojego normalnego świata. No i mieć fajne wejście do mojej twierdzy. No i tak jak mówiłem, jak widzicie, no tutaj świat jest trochę inaczej budowany niż w poprzednim generatorze. No, tutaj mamy taki dość spory ocean. W zasadzie to ja nie zwiedzałem tego trybu creative, nie patrzyłem, co tutaj mi wygenerowało. Te góry mi się tutaj tylko podobały. O! Enderman. No to korzystając z tego, że już go spotkaliśmy, to... Bo nie każdy mógł go mieć okazję spotkać jeszcze. Więc to jest Enderman. Spójrzcie, kolego. No co jest? O, patrzy się na mnie. O, załapał. Patrzy. Teraz powinien mnie tu, ale ponieważ to jest tryb creative, on nic nie robi. Widzieliście? Teleportował się gdzieś, zniknął. No jest za mną. No to jeszcze. Patrzcie, zniknął. Powinien się gdzieś... Nie wiem, czy to słońce go paliło, czy coś z wodą jest, że może woda nie szkodzi, bo patrzcie, ten teoretycznie też powinien... No chodź do wody. Zobaczymy, czy woda im... Patrzcie, endermeny nie wytrzymują w wodzie. Tego nie wiedziałem na przykład. No patrzcie, szkielety nadal są i tamten jeden enderman, nawet dwa są. Czyli to musi im woda coś robić. Fajne odkrycie. No, także taką mam tutaj krainkę. Także to byłoby na wszystko. Wiecie już, jak zrobić fajną bramę. Jeżeli ktoś to wykorzysta, bardzo chętnie zobaczę jego wykonanie. Na razie.